Jeszcze ci się pogodzili. Koniec świat, dobra. Milicja! Dzwońcie po pogotowie, mam zawał. Jeszcze ci się pogodzili. Niech kur... Jeszcze ja za tydzień z Magikalem nagram basen z kulkami. I to już w ogóle świat ocipiał. No, co to się dzieje? Ty tydzień mnie na YouTubie nie ma, a tu takie coś? Szczerze, nalegałem na to, żeby Marcin jeszcze tutaj zrobić sekundkę został, bo moim kolejnym gościem, nie ukrywam, jest Paweł Trypson Trybała. A że przed chwilą tutaj został taki, myślę, przyjemna rzecz została powiedziana, że panowie chcą się pogodzić, konflikt tutaj był. Marcin powiedział, że wciąż liczy na tę walkę. Ja może, żeby nie przedłużać. Dobrze. Widziałem wywiad Pawła z taką inicjatywą, aby podać sobie rękę. I uważam, że trzeba te animozje zostawiamy poza... Ty kurwa mu dupę liżesz, kurwa. Poza klatką sport... No Jezu, jeszcze ja się z Boxdelem pogodzę. I z Palasajdem się jeszcze pogodzę. I we trójkę kurwa biwak nagramy. No kurwa ocipieliście ludzie? No kurwa pojechało wszystkich do reszty, kurwa. Sport i niech tak pozostanie. To oczywiście, zaraz tutaj Paweł powie, ale to oczywiście nie wyklucza... W żaden sposób nie wyklucza naszej rewanżowej walki bokserskiej czy na zasadach boksu. Natomiast niech jakby wychodzę naprzeciw, nie ma co już tego drążyć. Podaliśmy sobie ręce i niech te negatywne emocje pozostaną za nami. Jak mogę się wypowiedzieć, to ja chciałem też powiedzieć, że sport powinien być miejscem, w którym właśnie takie zachowania pokazujemy na tle sportowym, na tle swoich umiejętności, a nie... Dodajmy jeszcze, że Fame MMA to jest miejsce, gdzie k***a zdrowy tryb życia, tak? Wpierdolimy marchewki, sałatką wiozenną marzynową zagryzamy, tak? I co jeszcze, k***a? I co jeszcze? I sport ma dzielić, ma łączyć, a nie dzielić, tak? Kurwa, ludzi, kurwa. Kto im, no bąbel, bąbel to już naprawdę chyba się tapla, kurwa, w basenie, kurwa, dwusetek, nie? I pierdolę, no nie wierzę w to, no jak to tak idzie, kurwa, ty? Nie, miesiąc temu się żrom, teraz się godzą, kurwa, no co to ma być? Na tle niezgody, wyzwisk, które ostatnio mocno panują w internecie i tak dalej. Myślę, że tak tutaj dzisiaj goście... Dobrze, dodajmy jeszcze, że tak, że nie będzie przeklinania, picia alkoholu i całej patologicznej wiązanki i naprawdę mamy trzecią wojnę światową. No ja nie wierzę w to, co ja widzę. O, Wojtek... Hej, możecie zostawić ten łap?